I cześć myszki z tej strony Troll, w kolejnym odcinku z Horizon Jury na okazji Fire Rises jako Japonia. W ostatnim odcinku tak naprawdę przechodziliśmy przez nasze drzewko. Robiliśmy tutaj prawie wszystkie takie fokusy związane tutaj z naszą frakcją. Później trochę dokończyliśmy polityczne, a później poszedłem do gospodarczych. Więc tak naprawdę to nie było nic aż tak bardzo poważnego. Ale no, mamy ogrom decyzji. Mamy tutaj naprawdę mnóstwo decyzji, które możemy po prostu porobić. Na nasze szczęście lub nieszczęście, niestety, ale Birma upadła. Ją właśnie chcieliśmy wykorzystać do tego, żebyśmy tam trochę porobili taki jeden front, a bez niej to może być problematyczne. Ale zobaczmy, jak to będzie. Chcę te militarne rzeczy na sam koniec dać. A w międzyczasie możemy sobie porobić te wszystkie pozostałe rzeczy. Bo jak sami widzicie, to naprawdę jest tutaj mnóstwo do robienia. Mnóstwo. W takim razie my tutaj będziemy powoli to wszystko robić. Tutaj możemy sobie ulepszyć pociągi na pociągi 2. Tak, nowy film, pociągi 2. I możemy coś tutaj jeszcze innego ulepszyć. A nie, to się zablokowało nam. Więc w ogóle już 6 lat to trwa. W Ameryce wojna też trochę, tak powiem, nadal trwa i trwać będzie. Póki co my sobie tutaj inwestujemy. I Rosja zaatakowała Ukrainę. Nie powiem, Rosja jest dosyć mocna, więc dobrze, że z nią współpracujemy. Tak. Postanowiłem, że współpracować z Rosją, bo wydaje mi się, że ona jest bliżej nas, a raczej nic nie pokazuje, żeby ona miała być przeciwko. No i mamy oczywiście Birmę po ich stronie. Mamy tutaj ich jako przywódcy, ale reszta naszych krajów to jest po naszej stronie. Jak mówiłem, to polega na tym, że trzeba po prostu jak najszybciej tam przeklikać to wszystko, ponieważ dosłownie. Okej, widzę, że Europa chyba dołączyła do wojny. Okej, to chyba nie my powinniśmy to widzieć, ale okej. Więc tak. NATO dołączyło do wojny, więc Rosja raczej nie będzie miała dobrych czasów. Czy my wszystko mamy takich ważniejszych statków? No nie, nie mamy. Sobie dodajmy tutaj. Tutaj nasze karabiny, no się trochę w magazynach porobiło. No czołgi byśmy chcieli trochę ulepszyć, ale ale raczej mało jest możliwe, żebyśmy to szybko zrobili. Ok, możemy teraz zrobić to i to podobno odblokuje nam nowe fokusy. Znaczy podobno, na pewno nam odblokuje, ale wcześniej nie włączałem tego, więc trudno mi powiedzieć. No jak sami widzicie, mamy tutaj mnóstwo tych rzeczy do porobienia. Każdy kosztuje 50, więc to nie można. Plus tutaj jeszcze prawie 70, więc to też jest ogromny koszt. Okej. Tutaj widzę, że kolejne zdjęcia. Podoba mi się, że Ukraina dała kontrofensywę, po czym dosłownie umarła i Rosjanie co chwilę jak wchodzą, to tworzą marionetki. No. Okej. No dosłownie. Powoli oni tam umierają. No to dobrze, wybraliśmy Rosję. Okej. O maści los. Ile tego jest? Dobra. Dobra, zróbmy New Refugee Program. I może to trochę nas zwiększyć political power, bo dosłownie to najbardziej szukam. Political power, żeby nam było zwiększone tutaj pacyfizm. O, i tutaj będziemy mieć i do wyboru. No tutaj All Democratic, Potential Threats. Szczerze powiem, to
to tutaj zbytnio, tak się na to patrzę, to takie w sumie nie ma znaczenia, co wybierzemy, bo dosłownie tutaj nic nie ma ciekawego. Innovation Straight Away. Czym jest Innovation Straight Away? Czy to jest jedno z tych takich... A, tutaj. I to powinno po prostu być zamienione, a nie... Okej. Okay. Podoba mi się, że druga bitwa o Odessę. Jak, no właśnie, jakby to miało znaczenie. Dosłownie tutaj wszystko powoli... Europa jest powoli wchłaniana. Okej, okay. Kolejne ulepszenia. O, mamy 100, można to coś lepszego wydać. Okej. Okay. Tutaj sobie wydamy szybko na to. Na szczęście jeszcze się tutaj nie postanowili tego zrobić, więc to jest dobrze. Okej, okay. Green Politics możemy dać. I to zrobimy sobie. Co to jest? Nie kojarzę tego anime, ale patrząc na to, to nie jest zapewne coś dobrego. Okej. Okay. Podoba mi się. I ten portret się zmienił. Jej, Związek Radziecki powrócił. Ej, Związek Radziecki, chcesz zaatakować Chiny? Okej. Okay. Co tutaj mamy? Skończyło się na tym, że byliśmy przez pewien czas z tymi liberałami, a teraz jesteśmy znowu socjalistami. Ale to, że tak powiem, wszystko się zmienia. Okej. Okay. To się zwiększa bardzo chętnie. Dobra, lepszy kolej. Przyda się nam, bo jeżeli byśmy robili te projekty gospodarcze, to one na pewno będą przydatne. I co tutaj możemy zrobić? Command Equipment. Dobra, to możemy zrobić, to możemy zrobić. Na razie to ja tylko to dokończę, ale już tak w sumie szukam rzeczy, które byśmy już mogli porozwijać. No i tutaj kolejne rzeczy. No dobrze, że dostajemy tę decyzję, tylko jak mówiłem, to jest takie, że ten koszt jest totalnie, ale totalnie nie z tego świata. Okej, okay, już trochę rozdajmy te tych fabryk. Żeby było. I co my byśmy chcieli, tak naprawdę? Tak naprawdę w sumie każdy z tych jest ciekawy. Okej. Okay. Teraz zróbmy sobie to. Na to zostało zniszczone. Ciekawe, czy Polska będzie teraz marionetką Niemiec. No. Teraz podzielona na dwie Polski. Okej. Okay. Tutaj sobie kolejne rzeczy róbmy. Katalonia, widzę. O, ma się los. O, cała Hiszpania się rozbiła. A Francja też Sikomo. To Jezu, cała. O, ma się los. Rzym jeszcze. O, ma się los. Ja tam w Europie się porobił. Dobrze, że z nimi nie byliśmy. Dobra, to możemy sobie zwiększyć. No i w sumie mamy wolne fabryki, więc może zainwestujmy w fabryki cywilne, to się by przydało. A i nie mamy wolnych fabryk. To był żart. Była metafora. Okej. Okay. No, my tutaj już w sumie mamy.
No ładnie to wygląda. Woli się tutaj rozwija. Nie powiem, jedna z lepiej wykonanych mechanik. Okej. Okay. Dajcie tutaj. To wygląda z tej. No, wygląda to dobrze. Okej, okay, możemy to zrobić. No i już niedługo polityczne drzewko zakończymy. O. No. No. Niemcy zostawione tylko na chwilę samych sobie. Okej. Okay. Ogólnie ciekawe jest tamto zdjęcie, bo tamto zdjęcie to było jakieś takie prawdziwe obchody i to, że użyli właśnie pochodni, to było takie... What? Co tu się dzieje? Ok, widzę, że Bawaria odłączyła się. Tak. Mogli już dać samego Hitlera i byłoby śmiesznie. Okej, okay. Czy coś tutaj w ogóle mamy? Bo tutaj dostajemy to. Tak naprawdę nie wiem, co jakie jest... Tak naprawdę chyba nie ma jakiegoś znaczenia większego. Okej, okay, nacjonalizacja kolei, możemy to zrobić. No i dalej możemy tutaj rozwijać. O, bitwa Paryż? O, maść los. No, trochę się rozbili. Dobra, czy coś my tutaj mamy ciekawego? Okej, okay, tamci padli. Znaczy się Macron. A, myślałem, że Chirac będzie tam rządzić. O, co się stało z wami? Okej. Okay. Charles III przejął kompletnie władzę w kraju. Ciekawie. Dobra, coś tutaj... My mamy, no, zakończyliśmy sobie to. Tutaj też wszystko zakończone. To możemy przejść do militarnych rzeczy. Co w skrócie miało oznaczyć, że wojna. Dobra, jak to wygląda z tym? No, już powoli zdjęliśmy większość z tych rzeczy. Powiem tak, koszt tych decyzji jest o wiele większy niż to, co dostajemy za to, więc... Więc aż tak bardzo to nie jest opłacalne. Koniec końców. O! Jedna stal. Bardzo chętnie. Od tego to akurat mamy mnóstwo. Możemy sobie tutaj poćwiczyć. Nasze dywizje niech się sobie trochę poćwiczą. I to znaczy, że tak, jesteście z nimi. Tylko, że macie taki jeden mały, maluteńki problem, bo dosłownie... No... jest nas więcej. Chociaż nie wiem, czy to skończy się na tym, że jak jest nas więcej, to jest lepiej. Okej, okay, możemy sobie tutaj ulepszyć. Okej, okay, możemy tą kampanię zrobić. Jeżeli możemy ją robić. Możemy też tą kampanię w sumie zrobić. Dobra, póki co ulepszamy swoje jednostki. To jest najważniejsze. 90%. Nice, nice, nice. No właśnie to. Się spojrzałem na to. To jeszcze możemy sobie zrobić. Kolejna decyzja. To jest tak, tak mnie kusi, żeby dać sobie dwa tysiaki i po prostu wszystko tak kliknąć, bo tego tak jest sporo. Okej, okay, jak to wygląda? Tutaj mam coś ciekawego? Nie, niezbyt.
Tutaj to nam się pokaże te kolejne decyzje. Okej. Okej. Dziękujemy, dziękujemy. No i zaczynamy odbudowę wojska. To zawsze brzmi groźnie, a w rzeczywistości odbudowa naszego wojska nie będzie aż taka szybka. Możemy znowu eksportować rzeczy, więc nie powiem, bardzo chętnie. Okej. I czas na reformy. Bardzo mi się podoba ten bonus w produkcji. To jest naprawdę bardzo potrzebna rzecz. Tutaj wygląda na to, że my w miarę sobie radzimy z tym. Podoba mi się, przez cały czas my robiliśmy to, żeby polepszyć sytuację. A tutaj takie, nie, traditional lords, no, nadal jest. Okej. Tutaj też kolejna inwestycja w przyszłość. I w skrócie możemy po prostu zwiększyć to, ale szczerze, póki co nawet nie mamy co o tym myśleć. To raczej też nie jest nam potrzebne. Dobra, dziękujemy. To nie jest takie czy... Dobra, możemy produkować sobie dwie dywizje na raz. No i tu się kolejne tej rzeczy robią. No, tak jak na to patrzę, to jest takie, że dosłownie muszę klikać te rzeczy, ale nie wiem, co na samym końcu będzie. Bo tutaj mamy właśnie o to. I nie wiem, czy to jest coś, co nam da, czy nie. Szczerze, chciałbym zaatakować Chinę, ale zobaczymy, jak to będzie. Też nie czuję się aż tak bardzo potężny. W skrócie też tak patrzę sobie na te wszystkie moje rzeczy tutaj właśnie, coś takiego to... Takiego, nigdy się w ogóle to nie kończy. Tutaj też zbytnio nie ma. No mamy dużo rzeczy, które bym chciał zrobić. Tutaj to jest powtarzalne, więc tego to nie musimy robić. Powtarzalne? No jest powtarzalne, ale... Tam zwiększa, więc zobaczymy, co to będzie. Okej. I teraz w sumie musimy pójść po obu stronach. Co możemy sobie porobić? No, kolejna inwestycja. Kto by się spodziewał? Jest coś takiego, że nawet fabryk zbytnio na mnie nie przychodzi. Okej, dziękujemy za evencik. Na pewno jest jakiś ważny. Wydaje mi się, że przed chwilą był na czerwono. Okej, coś tutaj możemy porobić. No tutaj możemy. Dobra. Kolejny. No, na pewno już mamy dosyć dużo tych celów, znaczy się idei. No, mamy japońską ekonomię. Aż tak bardzo to mnie nie obchodzi. Chodzi mi o tę stagnację. No właśnie, tutaj ciągle mamy pewną stagnację, ale tak już od dawna mamy ją. Okej. Okej. Chyba... Oj! Nie powiem... Izrael, coś ty zrobił... A nie, to nie jest Izrael, to jest Palestyna. O!
gdzie Izrael się podjął. Okej, kolejna elektrownia. Bardzo chętnie. O Jezu, ile tego można robić? I tak naprawdę nie wiem, co... Co nam dają te... W skrócie... Ledwo co nam dają. Uwielbiam budynek ten. Okej. Dosłownie. Chciałbym już to dokończyć, może ten odcinek będzie trochę dłuższy, żebyśmy doszli do tego i zobaczyli, co tutaj będzie. Bo dosłownie... nie wiem, co mnie czeka. Mamy tutaj oczywiście jakąś wojnę. Podoba mi się, że jest w miarę dużo tego kontentu. Ale trudno mi określić dosłownie, co będzie w przyszłości, co nie. Okej, okay, Hellenic State, nie podoba mi się ten symbol. I coś innego. Okej. Okay. Dobra. W takim razie już idźmy do marynarki i przejdźmy przez nią całą. Jak to wygląda? No nie jest tak źle z Political Power, ale powiem szczerze, chciałbym go trochę więcej. Więcej by się przydało go. Tutaj przynajmniej udało nam się to ogarnąć. Zgaduję, że dzięki temu nie jest aż tak źle. Okej. Kto zaatakował, kto, gdzie, kiedy, jak? Japonia. Dobra. Czyli, że jesteście z nami w wojnie. Podoba mi się, że wiedziałem o tym, że zaatakują. Tak, bardzo, bardzo było przydatne, że się dowiedziałem, że zaatakują nas. A wiecie co? Daję cię. Zobaczymy, co sobie, jak sobie poradzicie. Wiesz, myślimy sobie na was. Ta muzyka trochę jest zbyt długa. Ja widzę, że tutaj trochę rezerw nam wleciało. Więc... Bardzo fajnie. Dobra, muzyka się skończyła. Okej. W takim razie mamy wojnę. I czy to jest kolejna wojna typu to, czy... Nie, to już jest coś innego. Okay, w takim razie musimy przestać to robić. To przestaniemy robić. To też, bo zgaduję, że za chwilę dostaniemy jakieś kolejne decyzje. Operation Peace, coś tam. Gdzie to niby jest? Gdzie jest Operation Peace Walker? O, tutaj. O, jest. I co to nam da? A. Tylko... Dlaczego regiony dostaną to? Ja nawet nie wiem, co to jest. Dobra, jesteśmy w trakcie wojny. Póki co, jedyne co... wiem, że muszę zrobić, to jest po pierwsze rozpoczęcie obrony kraju. To wiadomo, że oni się tutaj będą desantować.
Okej. Okej, chyba cały kraj już biliśmy. Jak wyglądają nasz... Jak wygląda nasza flota? Okej. Część statków wróciło. Do tego. Więc może zajmijmy się tak. Tak, możemy się zająć. Samoloty niech wracają i niech tutaj patrolują. A my wezwaliśmy wszystkich sojuszników. I teraz zobaczymy, co się stanie. W głównej mierze opieramy się na tym, że Indie bardzo dużo nam pomogą. A to, że... O, mamy przecież Koreę. Wspomniałem, że Korea jest z nami. W wojnie. Oczywiście w wojnie z nami. Jest z nami, po prostu. Okej, więc popatrzymy sobie, jak to będzie wyglądało. Póki co nasi sojusznicy sobie radzą. To jest ważne. Wiecie co, może sobie zapiszę. To zawsze jest dobry plan, żeby zapisać. Oraz wy wysyłacie nam to. Gdy tak naprawdę... Powiedzmy sobie szczerze. Nie wiem, czy to jest aż takie potrzebne. Okej. To, że samoloty tam mamy, to jest ważne. Indie znowu walczą, ale... Okej, model się gdzieś zepsuł. Model się gdzieś zepsuł. Okej. Więc póki co nasz plan jest taki... musimy przeżyć. I to jest nasz plan. Pytanie jest takie, czy... Jak bardzo... Jesteś... Jak bardzo... my jesteśmy w stanie coś im zrobić? Jak bardzo oni są w stanie nam coś zrobić? To jest chyba najlepsze pytanie. Bo póki co... Nie widzę, żebyśmy... Żeby było jakikolwiek problem. Na pewno się nie chcą już desantować jak głupi na to. Ale widzę, że... Korea pada. Dobra. Wiecie co? No właśnie. Więc zostawiamy wyspę. Wyspa zostanie broniona przez kogoś innego, a my udamy się na wojnę. Japończycy udają się na wojnę. Okej. Okej, dziękujemy za construction boost. Dobra, wygląda na to, że... jak mogliśmy się trochę spodziewać, wojna jest. Mamy dużo sojuszników, więc to oznacza w skrócie, że jesteśmy w stanie tutaj w miarę się pobronić. Oczywiście pokazuje tutaj, że nie jest aż tak dobrze, ale no tego nas tak pokazuje. A tutaj to nie będziemy patrzeć. Nigdy więcej. Więc to, co na pewno chcemy... Nie, my chcemy, żebyście nam wysłali ludzi. Okej, raczej to nie pójdzie. Dobra, więc póki co nasz plan polega na tym, że Chiny są duże, są straszne. I nie wiem, jak bardzo jesteśmy w stanie po prostu ich tutaj nimi się zająć. Tylko mamy to, Warlock Exhaustion. To jest to complete. Has capitulated. When aborted. Effective no support.
Okej, czyli w skrócie musimy pokonać ich. Dobra, ale widzimy się w kolejnych odcinkach. Z wami Trakol. No to, cześć!